Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Zawodnicy i sympatycy klubu sportowego Orzeł Myślenice w sobotę 1 września mieli niebywałą okazję do spotkania podczas pikniku sportowego odbywającego się na boisku biało-zielonych. Świętowano tam bowiem 70-lecie Orła i 10-lecie działalności szkółki piłkarskiej Orliki. Jak na klub sportowy przystało, tego dnia prawie wszystko kręciło się wokół piłki i barw klubowych Orła. Od rana trwały turnieje piłkarskie dla Orlików. Do dyspozycji dzieci były również skakańce, dmuchańce, animacje, gry i zabawy, a także pokazy z udziałem myślenickiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz strażaków z OSP Dolne Przedmieście. Tak liczna obecność dzieci świadczy o tym, że szkółka piłkarska Orliki cieszy się w Myślenicach dużą popularnością. Jakie było to 10 lat szkółki piłkarskiej Orzeł Myślenice? Myślę, że bardzo intensywne i dynamiczne. No, wystarczy popatrzeć na liczbę naszych zawodników. Ona stale rośnie, także jesteśmy z tego niezmiernie tutaj zadowoleni i dumni. Zaczynaliśmy od grupy 20 osób. W tym momencie jest nas ponad 300 zawodników i 12 trenerów pracują na szkółce. Jakie największe sukcesy szkółki? Sukcesy to przede wszystkim uśmiech dziecka, bo na tym się skupiamy. Nasze hasło to właśnie baw się futbolem profesjonalnie, czyli przede wszystkim te pozytywne wrażenia ze szkółki i z uczestnictwa w samym zajęciach sportowych i aktywności fizycznej. Natomiast no faktycznie mamy kilku wychowanków, którzy gdzieś tam pukają do poważnej seniorskiej piłki. Mamy chłopców, którzy trafili do Wisły Kraków, do Krakowi, do Zagłębia Lubin. Mamy też dwóch reprezentantów Polski tutaj naszych wychowanków. Także z tego też równie jesteśmy dumni, natomiast niewątpliwie każdy uśmiech jest dla nas najważniejszy po prostu z gry w piłkę. Swojego zadowolenia zarówno z pikniku, jak i z zajęć prowadzonych w ramach Orlików nie kryli także rodzice młodych zawodników. Dlaczego poleciłabyś tę szkółkę swoim znajomym, swoim bliskim rodzinie, aby do niej posłali swoje pociechy? Myślę, że tutaj najlepszą robotę robią nasi trenerzy. Dzieci naprawdę czują się tu jak u siebie w domu. Treningi są przeprowadzone wspaniale. Atmosfera i na treningach, i na wszelakich obozach jest wyśmienita. Wspaniali rodzice tutaj również współtworzą tą szkółkę piłkarską. No naprawdę jest rewelacyjnie. Widzę, że dzisiaj jesteś ubrana w barwy orłowskie. Powiedz zatem, czy kibicujesz tylko i wyłącznie dzieciom ze szkółki piłkarskiej, czy tym starszym zawodnikom również? Nie, oczywiście kibicujemy z synem również i Orłowi Myślenice, także życzymy powodzenia w tym sezonie i zarówno dla naszych dzieciaków, jak i dla drużyny seniorów. Witam całą naszą piłkarską i dziękuję Wam za to, że przyprowadziliście dzisiaj tak liczną grupę swoich rodziców i sympatyków. W trakcie wydarzenia niejednokrotnie można było usłyszeć, że wszyscy, którzy na imprezę przybyli, to jedna orłowska rodzina. Rodzina, którą udało się nawet uchwycić na wspólnej fotografii. Po przyjemnościach nadszedł czas na sportowe emocje związane z meczem byłych gwiazd Orła Myślenice, który był świetnym widowiskiem udowadniającym, że sport łączy i o sporcie zapomnieć się nie da. Wspomniany mecz był jednak przedsmakiem prawdziwej ligowej rywalizacji. Tego samego dnia bowiem Orzeł Myślenice zmierzył się na boisku z klubem sportowym Gościbia Sułkowice. Podopieczni trenera Szymona Burligi pokazali, że urodziny świętuje się z przytupem, wygrywając mecz z Gościbią 6-1. 70-lecie Orła to święto nie tylko wszystkich zawodników, ale także kibiców, rodziców tych naszych wszystkich zawodników, bo Orzeł Myślenice to cała społeczność, to nie tylko 500 zawodników, którzy tutaj trenują czy to w klubie Orzeł, czy w szkółce piłkarskiej Orliki Myślenice, ale też ich rodzice, ich znajomi, ich koledzy, przyjaciele, którzy tutaj dzisiaj razem wspólnie z nami świętują ten jubileusz dumnej historii Orła Myślenice, 70. już rocznicy powstania tego klubu. I teraz przed Orłem świetlana przyszłość, ja tak uważam, i cała praca tutaj w wielu przypadkach społeczna, czy to trenerów, czy kibiców, czy działaczy, wpływa na to, że Orzeł cały czas się rozwija, cały czas idzie do przodu. I dzięki takim spotkaniom, gdzie odwiedzają nas tutaj ludzie, mówią o dobrej robocie wykonanej przez nas wszystkich, możemy być też tak samo dumni z siebie. No i cieszyć się, że Orzeł przede wszystkim się rozwija i święcić będzie na pewno kolejne sukcesy. Sobotnia impreza miała charakter sportowy. W listopadzie planowane są oficjalne jubileuszowe obchody.